Organizacja KSW odkrywa przed nami kolejne karty gali z numerem 48, które odbędzie się w Lublinie, a tym razem ogłoszono pojedynek Sebastiana Przybysza z debiutującym w organizacji Bogdanem Barbu. Ja oczywiście na wstępie zachęcam Was do tego, abyście w komentarzach pisali, kto Waszym zdaniem będzie faworytem w tym starciu, komu kibicujecie i co w ogóle myślicie o takim zestawieniu, oraz do tego, abyście pamiętali o subskrybowaniu mojego kanału oraz śledzeniu mnie na Facebooku. A teraz już przyjrzyjmy się rywalowi Sebastiana Przybysza, czyli Bogdanowi Barbu, który ma zawodowy rekord 15 wygranych oraz 9 porażek. Pierwszy rzut oka na rekord zawodnika pochodzącego z Rumunii powoduje, że chciałoby się rzec, że fajny jest ten Bogdan Barbu, taki nie za mocny. Jednak gdzieś bardziej analizując jego rekord i rywali, jakich pokonywał, da się zauważyć, że jednak nie jest to taki zawodnik typowo napompowany gdzieś po to, aby wypchnąć go później na jakąś jedną większą walkę do jakiejś większej organizacji, jaką niewątpliwie jest KSW. Szczególnie, że w jego rekordzie znajdują się chociażby wygrane dla organizacji ACB i to nie jest byle jakimi zawodnikami, bo możemy tutaj znaleźć chociażby wygraną nad Nusuraltanem Kasimanowem, którego pokonał decyzją sędziowską, a zawodnik ten w momencie tej walki miał rekord 7 wygranych oraz tylko jedną zawodową porażkę na swoim koncie. Co prawda w kolejnej walce na ACB na gali z numerem 89 przegrał już w pierwszej rundzie. Jednak, jak mówię, gdzieś te porażki zdecydowanie na początku kariery, od pewnego czasu taka tendencja zwyżkowa, można by powiedzieć, bo tutaj na ostatnie 7 walk tylko jedna przegrana. Przyznam, że nie oglądałem zbyt wielu pojedynków tego zawodnika, ale na tyle, na ile udało mi się zorientować, to jest zdecydowanie zawodnikiem, który preferuje stójkę, chociaż w parterze też potrafi sobie poradzić. Jest to moim zdaniem taki zawodnik typowo idący po poddania wtedy, kiedy już wie, że tak naprawdę to poddanie mu wyjdzie. To znaczy, że albo robi to po ciosach, kiedy jego rywal już jest zmęczony, lub po prostu delikatnie jeszcze podłączony. Też ten arsenał technik, jakimi dysponuje, nie jest zbyt bogaty, bo są jakieś takie dość podstawowe techniki submission, jak chociażby gilotyna. Też w jednej z walk widziałem, że kręcił się chyba po jakąś dźwignię na rękę, ale ta technika mu nie wyszła. Tak czy inaczej, ta zdecydowana większość była 8 walk wygrane przez TKO lub KO. I to moim zdaniem powinno pasować jak najbardziej Sebastianowi Przybyszowi. Jego ostatni pojedynek z Antunem Raciczem pokazał, że tutaj z takim mocnym zapaśnikiem jeszcze nie do końca jest w stanie sobie poradzić. Wydaje mi się, że nie jest to powód do jakiegokolwiek wstydu, bo trzeba pamiętać, że Sebastian Przybysz jest bardzo młodym zawodnikiem, który tak naprawdę wciąż się rozwija z walki na walkę, pokazuje coraz te nowe techniki. W tej walce z Raciczem widać było, że stójkowo się dość mocno rozwinął. No, brakowało tego bycia, wydaje mi się, i też przygotowania fizycznego. Przy czym przy tych wielu słowach dobrych na temat Bogdana Barbu trzeba też pamiętać, że nie jest to aż tak wymagający rywal jak Antun Racic. I wydaje mi się, że to jest takie fajne zestawienie dla Sebastiana Przybysza, aby stoczyć walkę, nie zardzewieć, a jednocześnie gdzieś cały czas móc się rozwijać, nie martwić się o to, że jego przeciwnik ma jakąś jedną bardzo mocną płaszczyznę i skupiać się tylko i wyłącznie na tym. Także mówię, wydaje mi się, że walka bardzo ciekawa. Myślę, że może być dość emocjonująca, bo obaj panowie lubią walkę w stójce. Nie spodziewałbym się tutaj za wiele w parteru, chyba że ze strony Bogdana Barbu, bo nie wydaje mi się, aby Sebastian Przybysz poszedł tutaj po jakieś techniki parterowe. Także cóż, jeśli chodzi o ten pojedynek, to wydaje mi się, że faworytem będzie Sebastian Przybysz, mimo tego, że jest dużo mniej doświadczony niż jego przeciwnik. Przy czym mówię, myślę, że Bogdan Barbu może tutaj sprawić niespodziankę i szczerze mówiąc, jak wspominałem po przyjrzeniu się jego rekordu, uważam, że to jest dużo ciekawszy zawodnik w KSW niż chociażby Filip Page. Taka jest moja opinia, może troszeczkę mało obiektywna, ale cóż. Także ja Wam dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pamiętajcie o tym, aby w komentarzach pisać, kto jest Waszym faworytem. Pamiętajcie też, aby subskrybować mój kanał, śledzić mnie na Facebooku.